Witam wszystkich miłośników drobnej egzotyki w nowym materiale na kanale. Dzisiaj środa, zrobiła się piękna pogoda, wyszło słonko. Postanowiłem, że zacznę nagrywać wam filmik. Na pierwszym planie gołąbek ładnie się wygrzewa. Podejrzewam, że będzie to samiczka. Drugi jest samczykiem stuprocentowym, już ładnie krucha. Tokuje. O, tutaj są zebereczki, ta para właśnie zeberek, którą widzicie tutaj. W wolierce ma w gniazdku 4 młode. Na obecną chwilę ładnie odchowują, karmią. Nie ma z tym żadnego większego problemu, ptaszki ładnie rosną. Nie mogę za bardzo tam zajrzeć do gniazda. Patrzę tak z daleka, ale 4 główki uniesione widziałem, także 4 pisklaki są. Jedno jajeczko jest wyturlane. Być może był jakieś niezalęgnięte, albo młody się nie wykluł. Także i tak jestem zadowolony z tych 4 sztuk. Także wyniosłem już na dwór drugą parę zeberek, która była w domku. Są tutaj w klatce obok, zaraz wam pokażę. Młodziutkie 4 sztuki już wyszły z budki. O, tutaj są nasze małe ptaszki, pierwsze lęgi udane, 4 sztuki, 2 w ubarwieniu standardowym, jeden jak widać po prawej stronie szek i jedno młode jest w ubarwieniu beżowym. Tak jak patrzę sobie na nie, to na pewno będę chciał zostawić tego szeka i z drugiej pary dobrać coś, co stworzy z nim parę. Co jest fajnego u tego szeka, co można zauważyć? Jego policzki tutaj od łaski do dzioba są czarne, czyli jest to tak zwany blackface. Prawdopodobnie któryś z rodziców było po takich właśnie zeberkach i są szpaltami na takie mutacje. Także ich lęgi będą zawsze raczej tak wyglądać, że będą pomieszane. Mi to odpowiada, 2 standardy, jeden szek, jeden beżowy. Zawsze to jakieś urozmaicenie, nie są wszystkie jednolite. Z ciekawostek, jakie tutaj wstąpiły, to o, widać tam w budce, parka posiada 2 jajeczka. Jedne jest uszkodzone, te małe ptaszki je tam troszkę, że tak powiem, chyba zbiły, ponieważ jeszcze pchały się do budki, teraz już są gonione, śpią na patyku. Ale zobaczymy, co to będzie. Samczyk kryje cały czas samiczkę. Miejmy nadzieję, że będzie coś z tego. Doniosą jeszcze jajeczka i coś się wykryje. Niedługo już muszę odseparować te młode. Same już pobierają ziarno i wszelkiego rodzaju inny pokarm. Kiełki. Także są już gotowe. A zrobię to po to, aby ta parka miała tutaj większy spokój. Tak jak patrzę na nie, to ten, co jest teraz w gniazdku, który wyskoczył, to mi wygląda na samczyka, że będzie. Ten standardowy. Drugi standard, który jest koło siatki, raczej samiczka. No i w beżowym też odstawiałbym pewnie samiczkę. A tego szeka nie wiem co to. Ciężko. No ale zobaczymy, czy moje trafy się sprawdzą. No dobra, idziemy przed zeberek, nie niepokoimy ich. Wracamy do wolierki, zobaczymy, co tam się dzieje dalej. Tutaj teraz rzut oka na ogródeczek. Moja lepsza połowa zasadziła piękne kwiatki. Wszystko jest tutaj obok wolierki, żeby to ładnie wyglądało, się prezentowało. Jednak co kobieca ręka, to kobieca ręka. No, wracając do wolierki, tutaj mamy tak wieżowce. Tak, osoba, która mnie sprzedawała, mówiła, że są to 2 samce. Jak na razie z moich obserwacji tylko wydają takie dźwięki jak ten przed chwilą, żaden nie tokuje, aczkolwiek jak włączałem im toki, to oba zachowywały się jak samiczki, pochylały się i merdały ogonkami, jakby były gotowe do tego, aby samiec mógł je pokryć. Także ciekawe co to się okaże.
Zobaczymy, może się wymieni, jeżeli to okażą się dwa takie same osobniki. Choć gniazdo budują, przesiadują w gnieździe, śpią w nim. Także nie wiem, sam nie wiem, co o tym myśleć. Tutaj na dole teraz samczyk przepiórki. Rozacik już ładnie odrośnięte ma plecki. Nic mu się nie dzieje, to za sprawą tego, że przepióreczka siedzi na jajeczkach. Dzisiaj powinny pokazać się tutaj młode. Tak na razie nic nie widać. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie dalej w ciągu dnia. Miejmy nadzieję, że coś tam się pokaże. Być może ja pomyliłem się w swoich obliczeniach. No ale cóż, zobaczymy. Samczyk chodzi, pobiera sobie pokarm. O, Amadynka teraz zleciała tutaj. Plaszki skubią, ziarno mają sypnięte. Ostatnio im sprzątałem, ale to sprzątanie to jest na jeden dzień. Żeby to ładnie wyglądało, był czysty goły piasek. Pomyłem kamyczki i wszystko, a już z powrotem. Wyglądają jak wyglądają. Ale dosadziłem, wymieniłem roślinki, ponieważ ta trawka, która tutaj była, już się zeschła, widać ją tam w rogu. Dałem ją, ponieważ są fajne nasionka, ptaki sobie ją skubią. To niedługo wymienię, a tutaj jest na jej miejscu posadzona taka trawka. Wzięta z polanki przed domem. Jak i tutaj druga, wysoka. Z ładnymi kłosami, z nasionami. Ptaki mają zajęcie. Wariują w koło, nie skaczą. Młody domaga się jeszcze karmienia od tytusia. No i to zaraz będzie karmienie. No i tak właśnie jeszcze tatuś dba o swoje pociechy. Mimo tego, że same potrafią już pokarm pobierać, nadal jeszcze się upominają, a rodzice dbają o nie, karmią. Także tak to wygląda. A Amadynki teraz tutaj ładnie na słonku wygrzewają się. Fajne ptaszki. Ładne, szczególnie ten w ubarwieniu standardowym, z tym takim siwym, siwo-niebieskim łebkiem. Samiczka jest w ubarwieniu beżowym. Samczyk ładnie się prezentuje. Co tutaj więcej? A teraz ryżowce w budce. Tak jak mówiłem, znoszą tam, widać, gałązki powkładane, wychodzą aż. Plotą sobie tam, wnoszą, wynoszą, urządzają. Ale nie wiem, co o tym myśleć po prostu. Tam w oddali gniazdko. Pewnie nie uda się nic zobaczyć. Tutaj gołąbek, a tutaj para gołąbków siedzi na jajku. A dokładnie na dwóch. Wysiadują sobie. Dziwna sytuacja, ponieważ miały jedno jajko, doniosły drugie. Po pewnym czasie, dość długim, około tygodnia, i dopiero usiadły. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Kanarek stroszy się tutaj na ryżowca. Powoli zaczyna śpiewać, skończył pierzenie. Także już zaczyna trelić. Pogoda ładna, słonko wyszło, także będą się grzały. Kąpiele w piasku zażywały, w baseniku. Także tak, to byłby taki krótki odcinek. Nie krótki, już prawie 10 minut. Ale
myślę, że będę już powoli kończył. Jeżeli chcielibyście jakiś kolejny tematyczny odcinek, coś na wzór tego, który był ostatnio o zeberkach, zapraszam do pozostawienia komentarza. Rozważę pomysły, które są, wybierzemy może znowu jakimś gatunku, który jest tutaj w wolierze. Może bardziej szczegółowo, dokładnie opowiedzieć to. Nowy widzu, jak jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zrób to. Zostaw po sobie ślad w postaci łapki, komentarza. I to by było na tyle. Powoli będę się z wami żegnał. Wy popatrzcie jeszcze chwilę na ptaki. I do zobaczenia. Cześć. Wspomnę jeszcze taką ciekawostkę, że u zeberek ostatnio był w odwiedzinach chrzestny. Jeden z nich będzie nazywał się Darek, tak jak jego po swoim ojcu chrzestnym. Chrzestny przywiózł wyprawkę w postaci karmy dla swojego podopiecznego. Miejmy nadzieję, że ten szek okaże się samczykiem, który będzie mógł tutaj zostać. Jeżeli nie będzie to Darek, będzie to Daria wtedy. Także już jest to ustalone. Ptaszek ma swojego rodzica chrzestnego. Ten właśnie widoczny tutaj. Teraz. Także cześć, do zobaczenia. Nie zapomnijcie o łapce, komentarzu.